Witajcie. Serdecznie Was witam w specjalnym roku. Pomyślicie sobie, co to za specjalny rok? A ja Wam powiem, że jest. Jest to specjalny rok jubileuszowy. Rok służbowy 2025, który rozpoczął się we wrześniu. Dlaczego jest specjalny? No, słuchajcie, jest to 50 lat po Armagedonie. Jest to specjalny rok. 50 lat temu miał być Armagedon. 50 lat. Nic się nie stało. No i Świadkowie Jehowy zorganizowali w tym roku kolejne zgromadzenie statutowe, które też było wyjątkowe, w zasadzie jubileuszowe, bo było... Do tego zajdziemy za chwilę. Dojdziemy za chwilę. Natomiast już tak w kwestii prywaty, słuchajcie, bardzo Was przepraszam, że nie było mnie obecnego, nas w zasadzie, przez ponad miesiąc. Ci, którzy śledzą kanał, wiedzą, że przeprowadzaliśmy się, już się przeprowadziliśmy. Jesteśmy bardzo wyczerpani tym procesem. Jestem bardzo zmęczony remontem. Jestem zmęczony psychicznie, wyczerpany psychicznie i fizycznie szukaniem domów, ofert, przeglądaniem ofert, jeżdżeniem i oglądaniem tych domów. Jest to bardzo stresujące. No i powiem Wam, że no, nic mnie tak nie wyczerpało jak ostatnie parę miesięcy. Wydawałoby się, że nic, no ale jest to ważna decyzja. Zdecydowaliśmy się przeprowadzić do większego domu. No i się to udało. Jeszcze moje studio nie jest gotowe, więc dzisiaj nagrywam z oranżerii, stąd takie moje ubranie, bo siedzę tutaj w nocy, nagrywam, temperatura jest, zdaje się, około 13-14 stopni. Jest mi w tym bardzo ciepło, wręcz zaczyna być trochę gorąco. Jest bardzo przyjemnie, muszę Wam powiedzieć. Pada deszcz, słychać jak o dach uderza. Jest bardzo relaksująca atmosfera, nie wiem, czy to słyszycie, pewnie nie. No i dzięki temu, że w końcu troszeczkę się odgrzebaliśmy, mogłem znaleźć kąt, gdzie mogę coś nagrać. Myślę, że stąd będę nagrywał częściej, bo bardzo mi się tutaj podoba. Nagrywanie jest bardzo kameralnie, wygodnie, w dzień bardzo jasno, co rozwiązuje problem oświetlenia. No, ale do rzeczy. Słuchajcie, przez ten czas, kiedy mnie nie było, w zasadzie no, miałem trochę wyrzuty sumienia, że nie ma live'ów, ale jeżeli chodzi o inne materiały, to absolutnie nie, ponieważ był istny sezon ogórkowy. Kompletnie nic się nie działo. No, poza jednym wydarzeniem, o którym chciałem nagrać materiał, ale nie zdążyłem w zasadzie. Dlaczego nie zdążyłem? No dlatego, że byliśmy w szczycie przeprowadzki naszej, popakowani już i tak dalej, a nie chciało mi się już po prostu wszystkiego rozpakowywać, otwierać. Byłem zbyt zmęczony, a w zasadzie kiedy doszedłem do tego, że no, mam już wystarczająco dużo sił, żeby to zrobić, to już każdy nagrał ten materiał i stwierdziłem, że w zasadzie teraz to mija się z celem nagrywanie. O co chodzi? Chodzi oczywiście o zaginięcie i pewnej osoby, nie będę mówił jej imienia, zaraz Wam powiem dlaczego. Zaginięcie to było, jej poszukiwanie była zaangażowana cała Polska. O czym chciałem zrobić materiał? No chciałem zrobić materiał o tym, że jestem trochę zasmucony tym, w jaki sposób odpowiedziało środowisko byłych świadków, którzy, no, że tak powiem, podsycali nagonkę na tę osobę. Do tej pory nie wiadomo, dlaczego ona chciała odejść. Nikt tego nie wie, oficjalnie przynajmniej. Załóżmy na potrzeby tej dyskusji, że rzeczywiście chciała odejść od Świadków Jehowy. No to czy rzeczywiście robiąc taką nagonkę my jej pomogliśmy? Jestem zaangażowany w ten projekt kawiarenki, na którym pomagamy wielu osobom. W zasadzie jest to taka fajna grupa, która już no, sama tak własnym rozpędem działa i już coraz mniej polega na stałych osobach, a każdy, kto uzyskał pomoc, no, albo przynajmniej większość, no, staje się takim wsparciem dla innych. Naprawdę fajny projekt i z tego jestem dumny, że rozpocząłem to, bo
Ja nie czuję się tego właścicielem. To jest społeczność nasza. Ja jestem tak jakby inicjatorem tego pomysłu i tyle. Tutaj się moja rola kończy. Nie wszystko jest na mnie, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne. I wiecie co, mam wgląd w to, jak różne osoby różnie reagują na, mają różne historie za sobą. Dlatego no, nie spodobało mi się to, że wiele osób, wielu byłych świadków, którzy mają swoje kanały, na przykład zaczęli kręcić filmy o niej i posługiwać się jej osobą. Tym bardziej, że, tak jak wspomniałem, nie wiadomo, dlaczego ona odeszła tak naprawdę. Czy tam zaginęła, może, albo zniknęła. Dlaczego chciała zniknąć? Nie wiadomo tego. Czy ona chce odejść, nie odejść, no, to jest kwestia jej prywatna i uważam, że tak powinno pozostać. Naprawdę niepotrzebnie ludzie usiłowali wysłużyć się nią w celu zaatakowania organizacji. Ja mam taką zasadę, ja o osobach prywatnych nie mówię, nie opowiadam z imienia nazwiska. Jeżeli coś opowiadam, to staram się tak pozmieniać dane i wszystko, żeby nie można było zidentyfikować tej osoby. Więc no, z tego powodu też nie nagrywałem o niej. Poza tą sprawą, istny sezon ogórkowy, nic się nie wydarzyło. Kompletnie. Ja tam parę spraw sądowych się szykuję, ale to będzie na osobny temat. Nie jest to nic pilnego. Natomiast z takich ważniejszych rzeczy to, o, słuchajcie, zgromadzenie statutowe było. A, jeszcze. Powódź w Polsce, oczywiście. Świadkowie Jehowy pomagali z kamizelkami z JW.org. To jest też smutne, bo wiem o przypadkach, kiedy niektórzy świadkowie zorganizowali we własnym zakresie pomoc. No i kiedy tylko dowiedziano się o tym, że taka pomoc ma wyruszyć, to natychmiast zostało to ucięte. Taka oddolna inicjatywa nie może istnieć w tej organizacji. Ci, którzy wychodzili pod pretekstem pomocy, no to oczywiście musieli całą uwagę kierować na organizację Świadków Jehowy, chodzić w koszulkach i JW.org, takich odblaskowych kamizelkach. Smutne jest to, wiecie, smutne to jest, bo myślę, że gdyby niemożliwość reklamy organizacji, to taka pomoc by nie miała miejsca. Jest to bardzo smutne. Ale wróćmy do innych rzeczy, mianowicie zgromadzenie statutowe. Także słuchajcie, odbyło się zgromadzenie statutowe w 2024 roku. Jest to coroczne zgromadzenie statutowe. Ja przypominam, że ono się też składa z części, że tak powiem, no, korporacyjnej, finansowej, która nie jest transmitowana. To jest po to zgromadzenie statutowe. To jest Towarzystwo Strażnice. Dalej żyją udziałowcy, którzy mają akcje tego znaczy udziały, tak, tego towarzystw, w tym towarzystwie, no i dalej są zobligowani przez przepisy do organizowania zgromadzeń statutowych, jak każda tego typu organizacja. Więc nie jest to żaden pokarm duchowy, to jest przy okazji. To raz. Dwa, że powiem wam, wyprzedzając fakty, że gdybym był zaproszony na to zgromadzenie statutowe, wynająłbym pokój w hotelu, zapłaciłbym za paliwo, pojechałbym tam, a jeszcze może wziął dzień wolny z pracy, a w Stanach Zjednoczonych dni urlopu płatnego jest sporo mniej niż w Polsce, i to tak mniej więcej 1/3 tego, zażądałbym zwrotu kosztów. Naprawdę. Powiem wam, to zgromadzenie statutowe było tragiczne. Tragiczne, jedno z najgorszych, jakie do tej pory oglądałem. Komentarz do tego, do każdego z punktów zrobię może, jak się ukaże polskie tłumaczenie, bo mi się nie chce tego tłumaczyć na język polski, więc poczekajmy, aż będzie polskie tłumaczenie. Zobaczymy, czy coś wycięli, czy nie wycięli. No może, słuchajcie, pokrótce omówimy sobie, co w ogóle było na tym
na tym zgromadzeniu statutowym. Ja tutaj zerknę w notatki. Za dużo nie było, ale takie ciekawe myśli z tego znajdziemy. Więc tak, przewodniczącym był Gage Fleagle, z brodą oczywiście już teraz. Wiecie, to jest ten, co niedawno dołączyli do grona ciała kierowniczego. Co uderzające było, to niesmaczne w zasadzie, że co chwilę poczyniali jakieś żarty z brud. Naśmiewali się z tego. Uważam, że to jest naprawdę niefajne. Jest to taki gaslighting, wmawianie komuś innej rzeczywistości, robienia sobie żartów z czegoś, za co niektórzy ludzie byli przez lata prześladowani, poniżani, traktowani gorzej jako nieduchowi i tak dalej. A teraz, słuchajcie, członkowie ciała kierowniczego zaczęli nosić brody i zaczynają sobie z tego żarty robić. Ja uważam, że to jest naprawdę niesmaczne. Nie powinno czegoś takiego być. Przykro mi było z tego powodu, szczerze mówiąc, bo starałem się pomyśleć, co sobie myślą tacy świadkowie Jehowy, którzy nosili brody i byli, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo oni tam mieli jobla na tym punkcie, naprawdę. Na punkcie wykształcenia i na punkcie brud, to Stany Zjednoczone, słuchajcie, Polskę to biły na głowę. Naprawdę, to jest jak okropnie. W innych krajach, może w Europie, to nie zawsze było takie ostre podejście, ale w Stanach Zjednoczonych szczególnie wiele ludzi ucierpiało. Zresztą tu też. Ja widziałem, słuchajcie, listy z Bethel w latach 90. Właśnie ktoś napisał zapytanie o brody i list z Bethel był, że można by się było kojarzyć z jakimiś osobami, z jakichś subkultur. Bez sensu zupełnie. Dobrze. Wracając do tematu. Gerrit Lösch. Przywilej wysławiania Jehowy, o przywilejach wysławiania Jehowy mówił naszych. No i w tym punkcie Gerrit Lösch podał szokującą informację, że od teraz ciało kierownicze liczy 11 członków, 11 członków. Dwóch nowych dołączyło. Brat Jody Jedel i brat Jacob Rumpf. Ten drugi jest zwłaszcza ciekawy. W ogóle obaj są młodzi, jak na członków ciała kierowniczego. Myślę, że tak trochę może lekko starsi ode mnie, może nawet w moim wieku. Co specjalnego jest o tym drugim? Słuchajcie, on był w Bethel od 2020 roku. 4 lata. 4 lata w Bethel był. Ale gdybyście myśleli, że to mało, to wiedzcie, że on ma naprawdę niezbędne kwalifikacje, żeby być w ciele kierowniczym współczesnym ciele kierowniczym Świadków Jehowy. Jak pomyślicie? Czy nie byłoby mądrze, gdyby w ciele kierowniczym był biblista, specjalista na przykład od greki koine, od tłumaczeń, człowiek, który zna się na językach starożytnych, na kulturze starożytnej, który jest w stanie pomóc zrozumieć Biblię. Jeżeli tak myślicie, to jesteście w błędzie, bo nowy członek ciała kierowniczego jest specjalistą od nieruchomości. Tak, 10 lat temu przestał sprzedawać komercyjnie nieruchomości, potem był w służbie pełnoczasowej, na kursie w Gilad, zdaje się. No i potem dołączył do ciała kierowniczego. Także widzicie. Widzicie, w jakim kierunku ta organizacja zmierza. Po prostu potrzeba im jest specjalistów od nieruchomości. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, by się rzekło. Cieszę się, gratuluję członkom ciała kierowniczego, że dostrzegli ten talent i rzeczywiście potrafili w końcu dobrać człowieka do profilu swojej firmy, religii.
Dobrze, kolejny punkt przedstawił Jeff Winder. To jest ten jeden z dwóch poprzednich, którzy dołączyli, czyli członek numer 9 i 10. Teraz mam, przepraszam, 8 i 9. Tak, bo wiadomo, to jest za brata Morisa. Tak, który już nie usługuje i zniknął w tajemniczych okolicznościach. Co takiego Jeff Winder ogłosił? No, otóż ogłosił, że ciało kierownicze zdecydowało, ten termin wiele razy się pojawiał, w ogóle taki eufemizm, ciało kierownicze zdecydowało, jakby nie powiedzieć zdecydowaliśmy, nie? To tak jakby on się tak odcinał od tego, ciało kierownicze zdecydowało, no, on między innymi zdecydował, że od teraz do Battle mogą dołączać 18-latkowie, a nie 19-latkowie, jak dotychczas. Ale to nie tylko do Battle, bo to nie chodzi o służbę w Battle, tylko też o służbę w budowlance. Tak. Teokratyczne budowy będą zasilane teraz 18-latkami. Jest to, wydaje mi się, bardzo dobre posunięcie. Słuchajcie, bo wyrwie z rynku osoby młode. To jest minimalny wiek, w jakim zdaje się można zatrudnić kogoś, więc taka osoba nie pójdzie posmakować pracy, pieniędzy, nie pójdzie do szkoły jakiejś wyższej, tylko od razu pójdzie w szpony organizacji. Była jeszcze taka myśl wspomniana, żeby rodzice wypożyczyli swoje dzieci organizacji. Wydaje mi się, że to było takie obrzydliwe bardzo, bo pomyślcie sobie, czy to jest normalne, że jakaś organizacja będzie się zachowywała, będzie się zajmowała wychowywaniem waszych dzieci? Nie jest to normalne. Ile już mamy w historii takich rzeczy, że organizacje jakieś wychowywały dzieci? Nie? Była taka organizacja od takiego malarza, Jugend. Byli jacyś tam pionierzy ruskich i inne tam takie rzeczy. Także widzicie, po umysły oni bardzo szybko sięgają. No ale to też widać, że po prostu zaczynają im się kurczyć zasoby ludzkie. No, o tym też jest następny punkt, który był wygłoszony przez Marka Sandersona. Mark Sanderson, to wiecie, to jest ten taki celebryta, co tam zawsze do ruskich jeździł i się fotografował na tych salach sądowych. To on. Mark Sanderson, tak. I o czym on rzecz powiedział? No więc tenże członek ciała kierowniczego powiedział, że od teraz do szkoły dla ewangelizatorów mogą iść osoby w wieku 21 lat. Coraz młodsi. Co to oznacza według mnie? No, oznacza według mnie to, że liczby chętnych się tak kurczą, że muszą sięgnąć po coraz młodszych. Starają się ich przejąć jak najwcześniej się da. I tak, słuchajcie, zderzą się ze ścianą, dlatego że wkrótce staną się ofiarą swojej krótkowzrocznej polityki zniechęcania świadków Jehowy do posiadania dzieci. Oni tak wykorzystywali wszystkich dla organizacji, że wielu ludzi zdecydowało się nie mieć dzieci. No i za chwilę ta ściana będzie tuż, tuż, że no zderzą się po prostu. Staną się organizacją marginalną. Zresztą nic dziwnego. Cały świat w ogóle ma, zachodni przynajmniej, zmaga się ze spadkiem urodzeń, zmniejszeniem populacji, problemami demograficznymi. W organizacji Świadków Jehowy to jest jeszcze większy problem. Tak, więc ta organizacja w sposób naturalny wymrze. Chyba że pozwolą na wielożeństwo i nie wiem, brat będzie sobie mógł wziąć 9 sióstr i każda mu urodzi z 2 dzieci, no to może jest jakaś szansa. Inaczej
Nie widzę tego. Dobrze, dalej. Następny punkt miał Jeffrey Jackson, gdzie on wspomniał o tym, żeby nie być zaskoczonym przez nagłe zmiany. W dogmatach oczywiście. No i tutaj było tam takie krótkie wideo o poprzednich naukach, jakie były, o zmianach. No i tam potem takie nowe światło. Ja bym to nie powiedział, że to jest nowe światło, to taka iskierka nowa. Może, bo światłem tego nie nazwał. Jest to nowe światło o tym, że teraz Babilon Wielki zostanie zniszczony przez to, że wszystkie kraje oddadzą swoją władzę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie wiem, jak oni doszli do tego, szczerze wam powiem. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest dysfunkcyjna, impotentna, co widać teraz na przykładzie tego konfliktu z Ukrainą, gdzie i z państwem położonym w Palestynie, gdzie no widać, że w zasadzie Rosjanie blokują jakąkolwiek decyzję mają w kwestii swojej. Amerykanie blokują jakąkolwiek decyzję w kwestii państwa położonego w Palestynie. Po prostu widać, że ta organizacja to jest farsa i tak naprawdę klub jakichś dżentelmenów i nic więcej. Zupełnie impotentny twór. No ale świadkowie Jehowy tam upatrują, że coś się stanie, no więc no zobaczmy, no może coś się stanie, może jakiś kraj zechce oddać swoją władzę w ręce takiej organizacji impotentnej. No, myślę, że coś tam nieźle w tym Betel chyba ćpają. To jest to nowe światło. Jeżeli... No, jeszcze raz powiem, że to jest to światło, które mówi o tym, że narody oddadzą władzę ONZ. Wariaci. Co tam mamy dalej? Z następnych ciekawych rzeczy było przemówienie... Nie no, to było śmieszne, to muszę przyznać. Steven Lett miał przemówienie o życiu wiecznym. Czy jest możliwe i czy będzie nudne? Słuchajcie, był to najnudniejsze przemówienie z tego zgromadzenia. Naprawdę, ja wam powiem, że jeżeli to jest esencja, że tak powiem, duchowa elita Świadków Jehowy, to ciało kierownicze, no to... Nawet nie wiem, jak to skomentować. Powiem wam na przykład, dlaczego życie nie byłoby nudne według Stevena Letta. Otóż na świecie jest 7,5 tysiąca odmian jabłek. Według Stevena Letta. Mógłbyś codziennie próbować jedno jabłko i po 7,5 tysiąca jabłek już byś nie pamiętał, jak smakuje to pierwsze. To jest taki jeden z celów, który mógłbyś sobie wziąć. Oczywiście, jak już wspomniałem, było wiele żartów z brud, no to więc tutaj Steven Lett nie był gorszy. Powiedział, że mógłbyś sobie 100 lat nosić brodę taką. Potem przez 100 lat kozią bródkę. Potem przez 100 lat być ogolony na gładko. Zobaczcie, jaka różnorodność. Naprawdę. Tragicznie. To było tak nudne przemówienie. W zasadzie taki mój znajomy Jonathan, którego serdecznie pozdrawiam, bardzo, bardzo, bardzo go lubię, powiedział, że w jego mniemaniu była to taka zapchaj dziura, to znaczy, że tam miało pojawić się coś, co prawdopodobnie było zdjęte z agendy w ostatniej chwili, więc wymyślili taką, wiecie, zapchaj dziurę, która nie była do końca przemyślana ani przygotowana, bo to naprawdę w tym wykładzie, zresztą w całym tym zgromadzeniu statutowym, poziom przemówień był no, na poziomie zebrania takiego lokalnego. Naprawdę tam nic
kompletnie nie było takiego, wiecie, żeby wzbudzić zainteresowanie. To po prostu było wszystkie stare, ograne kawałki, na nowo przepakowane, opakowane i podane z innej strony. Nic nowego, kompletnie. Naprawdę. I w zasadzie, co nam jeszcze było ciekawego? No z takich ciekawostek jeszcze to, że nowa pieśń, którą zrobili 14 października będzie wydana w 400 językach. Słuchajcie. No i podano ogłoszenie, że wszystkich oglądających było 159 tysięcy 80 osób. Ode mnie było 50, bo tyle na moim streamie zadeklarowałem, więc myślę, że inni zrobili podobnie. I no, tych ludzi, którzy słuchali, było, że tak powiem, w rzeczywistości dużo mniej. To jest takie śmieszne według mnie. I tak to zeszło po prostu całe zgromadzenie statutowe na tym tylko. Na tym tylko. Słuchajcie, mogli to spokojnie nagrać w 15 minut. Naprawdę, to jest w jednej strażnicy artykuł. Także słuchajcie, organizacja, która drukowała setki tysięcy stron pokarmu duchowego, teraz produkuje coś takiego. Masakra, naprawdę. Jakość jest coraz gorsza, treści w tym nie ma. Wydaje mi się, że ta organizacja niestety się kończy. I to w zasadzie taki cały był, całe to spotkanie statutowe tak wyglądało. Zobaczymy, co wytną w tej publicznej wersji i wtedy jeszcze odniesiemy się do analizy każdego przemówienia z osobna. Aczkolwiek od razu wam mówię, że tam nie było nic ciekawego. Tak samo jak nie było nic ciekawego w ostatnim broadcastingu, nie było nic ciekawego w poprzednim broadcastingu. Flaki z olejem. Naprawdę. Naprawdę. Jeżeli ktoś to nazywa duchową strawą, to nie wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć w tym temacie, bo szczerze wam powiem, ja poczułem, że to jest strata czasu oglądanie tego. Zrobiłem to niejako z powodów takich, no, zawodowych, żeby móc coś skomentować. Ale nawet myślałem, żeby odpalić stream i na żywo komentować, ale to nie było nic ciekawego. Nic kompletnie ciekawego. Jaja tylko sobie robili z brud, parę nudnych przemówień, kilka nowych filmów dla dzieci było. Tam był bardzo ciekawy jeden film, który był o tym, o wysławianiu Jehowy dla dzieci. To mnie też uderzyło, w jaki materialistyczny sposób przedstawia się to dzieciom, bo tak naprawdę to służenie Bogu jest za życie w raju. Taka była konkluzja z tego filmiku dla dzieci. Jak będziecie oglądać, to zwróćcie na to uwagę. Nie, że nagrodą, powodem, dla którego ktoś służył Bogu, nie była miłość, tylko to, że potem żyje w raju. Taki duchowy materializm. A potem się dziwić świadkom Jehowy, którzy odchodzą, że no mają takie podejście. Mają takie podejście rzeczywiście, bo tak zostali wychowani przez tę organizację. I to tyle chyba. Słuchajcie, nie mam nic więcej do dodania w temacie. Tak w kwestiach jeszcze organizacyjnych, to myślę, że częściej będę kręcił takie właśnie vlogi, pogadanki krótkie, komentował bieżące sprawy w formie takiego wideobloga, bo jest to dla mnie łatwiejsze niż jakakolwiek inna forma. Tym bardziej, że teraz jak będę miał już, że tak powiem, lepsze studio, to nie będę musiał przygotowywać się do kręcenia materiałów, a będę mógł sobie też nakręcić coś z innych miejsc w domu. Jest to dla mnie, że tak powiem, logistycznie łatwiejsze. No cóż.
Życzę Wam, żebyście przetrwali ten jubileuszowy 2025 rok służbowy, 50 lat po Armagedonie. I mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Do usłyszenia.